Dzień dobry, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy, że zechcieliście przyjść na naszą prezentację. Mam na imię Nina. I masz 45 lat. No, mam na imię Darek i mam 53 lata. Mówimy to po to, żeby powiedzieć, że można żyć zdrowo z natury, natomiast nasze losy kiedyś były troszkę inne. To oczywiście jest prezentacja o ziołach i ziołolecznictwie, ale też chciałabym Wam pokazać troszeczkę coś innego na początek. To my parę lat temu, szczęśliwi jak widać ludzie, ja 130 kilo, Nina 100 kilo. Ja byłem szczęśliwy, że wyszedłem w japońskiej korporacji. Nie miałam ja miałam dużą firmę, to szczęście widać w oczach. Trochę się porobiło w tym czasie, jak widać. A teraz wygląda to tak, jak widzicie, i tak jak właśnie na zdjęciach. Taka różnica jest. Chodzi o to, że chcemy Wam powiedzieć, że w naszym życiu to była pewna ewolucja, a nie rewolucja, bo my nigdy nie namawiamy kogoś do diametralnego zmienienia nagle tu i teraz swojego życia, tylko to trzeba sobie wszystko powolutku w głowie poukładać, tak jak też my to zrobiliśmy i też trochę chcieliśmy Wam o tym opowiedzieć. Zresztą mieliście nasze zdjęcia na początku i trochę się zmieniło. Zaczęło się od tego, że Nina wiele lat temu była na każdej możliwej diecie, ważyło albo 100, albo 50 kilo. Tak, nawet żywiłam się przez pewien czas słońcem, ale trwało to około 6 godzin, bo zgłodniałam. I w pewnym momencie Nina powiedziała do mnie tak, kochanie, pomóż mi, bo ja już nie daję rady. Ja byłem kawał chłopa, jak było widać na zdjęciu, więc stwierdziłem, okej, idziemy razem do dietyczki, tam dostaliśmy pierwsze wskazówki, co zmienić w naszym życiu. Natomiast zmienić wszystkim co? Słuchajcie, zaczęliśmy czytać jedną, drugą, trzecią, piątą, 50 książkę i zaczęliśmy patrzeć na to, jak kiedyś, dawniej, jedli ludzie, jak się żywili, jak czerpali wszystko z natury, tak? No i też chcieliśmy trochę o tym opowiedzieć, jak wyglądała ta kuchnia naszych przodków, naszych dbacz. Jeżeli zobaczycie na zdjęcia z plaży z lat 20. i 30., czy jest tam ktoś, kto jest otyły na tych zdjęciach? Tam wszyscy ludzie byli szczupli. Grubi byli tacy, którzy mieszkali w mieście, albo byli właśnie jakimiś bardzo zamożnymi osobami. I generalnie, słuchajcie, no, nie było mięsa. Dopiero w XIX wieku pojawił się pierwszy przepis na kotleta schabowego. Mięso jadano głównie we dworach, a właśnie taka ludność wiejska czerpała, tak jak mówiliśmy, prosto z natury, czyli to były jabłka, to były właśnie warzywa, to było mnóstwo owoców. Ludzie mieszkający na wsi mięso jedli zazwyczaj raz do roku i umierali ze starości. W takiej kuchni przede wszystkim właśnie królowały ziemniaki, kasze, własna mąka, kiszonki, wszystko to, co robili sami. My też, słuchajcie, mimo tego, że no, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, staramy się robić wszystko sami. Mamy swój ogród, który uprawiamy, zbieramy w lesie grzyby, zbieramy właśnie, mamy owoce swoje. Mamy to szczęście, że żyjemy od paru lat w miejscu magicznym, w Bieszczadach Wysokich. Jest nam o tyle łatwiej. Gdzie najbliższego sąsiada mamy na 3 strzały z łuku, jak się śmiejemy. Tak. To dobre strzały z łuku. Mamy to szczęście, że otacza nas orbitnie piękna przyroda, mamy czyste powietrze. Żyjemy w sercu natury. Tak jak mówiłam, w miastach jadło się masło, sery, chleb, jajka, kawę z mlekiem, cukier, herbatę i mięso. Ludność wiejska, przeważnie tak wspomniałam, nie jadła takich rzeczy. No i słuchajcie, w roku 1907, nie wiem, czy Wam mówi to nazwisko, pojawia się pan Edwin Kaiser, który znajduje patent, jak utwardzić tłuszcz i zrobić z tego margarynę. Więc pojawia się margaryna, ponieważ niestety nie była ona w zbyt dobrym kolorze, bo na początku zamiast chcieli z niej zrobić, z tego co pamiętam, mydło, tak? Jako mydło właśnie, ten, ale ponieważ trochę nad przepisem, czy tak powiem, popracowali, z tego robiła się margaryna, ale musieli dać do niej pierwszy barwnik, dlatego że nie wyglądała zbyt smakowicie i niestety nikt by tego nie kupił. No i firma Unilever oczywiście opatentowała margarynę, która zaczęła być później masowo sprzedawana. Pojawiła się chemiczna żywność. Te pierwsze dodatki do żywności zaczęto stosować w pierwszej połowie XX wieku i na początku, słuchajcie, było ich 800, a w roku 2019 mamy już 10 tysięcy. Oczywiście wszystkie dodatki są na liście zatwierdzonych przez Unię Europejską nieszkodliwych składników. Zaczniemy od smaczki smaku, o których pewnie wszyscy wiecie. Słuchajcie, ta żywność, która jest przetworzona, nam po prostu nie smakowała, gdyby nie było w niej smaczki smaku. Była po prostu nie do przejedzenia, a
nie na tym zależy koncernom. Chcą sprzedawać dużo i, chcą, żebyśmy tego jeszcze więcej kupowali, żebyśmy się od tego jedzenia trochę zależeli. Wzmacniacze smaku pojawił się wraz z pierwszą wojną światową, kiedy powstał problem, jak zobaczyć armię żywność, która będzie długą, przydatną do spożycia, czyli zaczęto produkować żywność w puszkach i dodawano ekstrakt drożdżowy, tak zwany glutaminian monosodowy. Jakie właściwości ma glutaminian? Pewnie wszyscy słyszeliście, że jest bardzo szkodliwy, ale nie wszyscy wiedzą, że występuje on na opakowaniach jako ekstrakt drożdżowy. Może go być od 7 do 8% właśnie pod tą nazwą. Może też nazywać kwaskiem cytrynowym. I na przykład, tak tutaj jest napisane, producenci, którzy używają nazwy ekstrakt drożdżowy, mają prawo napisać, że ich produkt jest bez wzmacniacza smaku. Tylko kto z nas ma czas, żeby o tym przeczytać i właśnie o tym wiedzieć? Dlatego no niestety kupujemy takie rzeczy, które pomimo tego, że są ładnie opisane bez wzmacniacza smaku, jednak je zawierają. Aromaty. Aromaty również są bardzo często dodawane do żywności, żeby też właśnie poprawić smak, zapach. I na przykład tak jak kilogram proszku wanilii kosztuje około 2000 euro, tego sztuczny zamiennik syntetyczny kosztuje 10 euro. Nazywa się wanilina. Więc nie czarujmy się, że producentom żywności zależy na tym, żeby on był naturalny, tak? No i tutaj właśnie mamy, że skład środków aromatyzujących mogą wchodzić dodatki do żywności dozwolone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. Słuchajcie, tylko im dać się w to bardzo, w to zdanie. I okazuje się, że właśnie w skład tych środków może wchodzić glutaminian sodu do 30%, aspartamy i fosforamy. Jest napisane na pakowaniu, że jest to aromat. Czyli nie ma napisane, że glutaminian, ani aspartam, ani fosforany, tylko jest napisane jako aromat, bo aromat zgodny z naturalnym. Czyli pod nazwą aromatu też znajduje się glutaminian sodu. I to do 30%, to tam może w tym być. Oczywiście substancje barwiące, tak jak wspomniałam, oczywiście margaryna, która pierwsza substancja barwiąca, która w ogóle została użyta przez przemysł spożywczy, żebyśmy mogli jeść tą zdrową, utwardzoną margarynę. No i substancje słodzące, wiadomo, konserwujące azotany, o których mówiłam, czyli podwyższają ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego i fosforany. Wypłukują wapń z kości, który następnie utworzą nam się złogi wapniowe, przyniosą się do miarczycy i zawałów serca. Tutaj mamy taką krótką listę, nie będę tutaj w ogóle o tym za dużo mówić, natomiast są napisane więcej, na przykład zalecam potasu, że znajduje się w margarynach, porzutkach kwaśnych, dżemach. Glutaminian potasu znajduje się w daniach gotowych, tam jak w proszku, sosach. Także możecie zobaczyć, jaka jest lista i w zasadzie w każdym przetworzonym produkcie coś jest. Kiedyś spędziliśmy parę godzin w jednym z marketów z Biedronką chyba w nazwie. Produktów i badaliśmy się kilku godzin i stwierdziliśmy, że w zasadzie... W zasadzie w tym sklepie nie ma rzeczy, którą można było kupić, która była bez jakiegoś syfu po prostu, tak? I to było parę lat temu, stwierdziliśmy, że w sklepie nie kupujemy nic i tego stało tej pory. Teraz słuchajcie, jak to jest z tą pszenicą i glutenem? Znowu przemysł spożywczy wpadł na świetny pomysł i są w tej chwili produkty bezglutenowe, tak? Bo wszyscy mają uczulenie na gluten, czy nie wszyscy, no część ludzi ma uczulenie na gluten, jest celiakia. Problemem nie jest sam gluten, czyli ten klej, który jest w zbożu, w zasadzie większości zbożu, tylko Roundup, którym jest sypane zboże. Roundup powoduje właśnie... Czyli nie tyle zboże, co pola są obsypywane, a następnie za rok czy za dwa te zboża właśnie rosną na tych polach. A glifosat, Roundup, jest składnikiem, który nie jest biodegradowalny, zostaje niestety w tej glebie. Kiedyś, nie wiem czy wiecie o tym, że były prastare odmiany tej naszej pszenicy, którą my teraz jemy, czyli samopszaj, płaskówka. Czy ktoś o nich słyszał? I właśnie te zboża... To są prastare odmiany pszenicy, słuchajcie. One mają po 14-28 chromosomów. Ta nasza dzika trawa, którą teraz nazywamy pszenicą, ma 42. A ile jak widzieliście, tam kiedyś połączyły właśnie powstała ta nasza pszenica. Natomiast ona jest w tej chwili tak modyfikowana, słuchajcie, że tego się po prostu nie da jeść. Jeżeli... znaczy mamy, słuchajcie, mnóstwo przyjaciół, znajomych, którzy zastąpili tą zwykłą pszenicę właśnie płaskórką i samopszą. I osoby te, które miały problemy jakieś właśnie z jelitami, miały celiakię, miały niesamowite problemy właśnie po zjedzeniu pszenicy, słuchajcie, naprawdę im nic nie jest i mogą normalnie funkcjonować. Chcecie, spróbujcie, poeksperymentujcie, bo to są naprawdę prastare odmiany pszenicy i się, słuchajcie, one są drogie, bo na przykład kilogram samopszy kosztuje powiedzmy 10 zł, kiedy normalna mąka kilogram kosztuje złotówkę, natomiast warto spróbować.
No i właśnie ten glifosat, o których mówiliśmy. Gdzie można kupić? Wielu rolników w Polsce zaczęło produkować właśnie samoprzę i paskórkę. Natomiast kupujcie u rolników, nie pośredników, bo jest wielu pośredników w Polsce, którzy skupują od rolników, znaczy swoją własną marżę tylko 200% i sprzedają bardzo drogo tą pszenicę. Zobaczcie na, nie wiem, OLX, rynczek gdzieś tam, najlepiej znajdźcie w okolicy siebie, rolnika, który uprawia samoprzę czy paskórkę. No i teraz właśnie o tym glifosacie. Powoduje raka, bezpłodność, chorobę Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroby układu krążenia, autyzm. Choroby układu pokarmowego, otyłość, alergie, stwardnienie zanika wewoczne. Słuchajcie, ludzie się zastanawiają, dlaczego my chorujemy, tak? Dlaczego ja choruję? Przecież ja prowadzę zdrowy tryb życia, tak? Słuchajcie, z tego wszystkiego chorujemy. Czytaliśmy kiedyś bardzo fajną książkę takiego lekarza, który miał praktykę w latach 30. właśnie na terenie Bieszczad. I on powiedział, że on w swojej w zasadzie chyba 60-letniej praktyce nie spotkał się nigdy z udarem, z zawałem. Ludzie umierali na jakieś takie zwykłe choroby. Albo przyszła wojna ich zabrała. Po prostu przyszła wojna ich zabrała, tak? Nie było tyle przypadków chorobowych, które są w tej chwili. Jesteśmy, słuchajcie, systematycznie zabijani. Znaczy, kiedyś mieliśmy taką teorię spiskową, że przemysł spożywczy i farmaceutyczny są ze sobą powiązane. Teraz wiem, że tak jest. Jesteśmy truci jedzeniem. Zobaczcie na nasze dzieci, nasze pokolenie na naszych dzieci. Nadwaga kliniczna jest na porządku dziennym. Nasz syn, który ma 8 lat, jest szczupłym, zdrowy, pełnym energii facetem i on nigdy w życiu nie był chory. Nie miał kataru. Nigdy w życiu. Słuchajcie, był taki moment, że on zjeżdżał na sankach w zimie przy 30-stopniowym mrozie do potoku, do przerędla, przechodził cały mokry i nawet nie kaszlął, słuchajcie, ma taką odporność i po prostu nic nie jest. Nam ale nie jest przetworzonego w ogóle jedzenia. Nam jakby się powiedzieć, w momencie, kiedy pojawia się choroba, a choroba mamusia też miała raka, czyli choroba genetyczna. Później prawda. Słuchajcie, mój ojciec ma wycięty żołądek, ma w tej chwili raka płuca i umiera. Moja mama ma, bardzo cierpi na choroby kobiece, moja siostra ma cukrzycę typu pierwszego. Ja w zasadzie powinnam być tak genetycznie obciążoną osobą, że nie powinnam tu przed Wami stać. A nie wstydzę się powiedzieć, mam 45 lat i jestem, słuchajcie, zdrowa. Nasza przyjaciółka, nomen omen z tego miasta Krakowa, profesor medycyny, nie powie nazwiska, bo nie to chodzi. Jakiś czas temu, znając nasz tryb życia, zaprosiła nas do siebie i nas przygotowała jak króliki w laboratorium, wszystkie możliwe badania. Po jakimś czasie dzwoni, przyjeżdżajcie. Przyjeżdżamy do niej do gabinetu, wchodzimy i pierwsze słowa, które się pojawiły w jej ustach, były kurwa mać. Słyszę, 3 dni życia, zawał, rak. Mówi, słuchajcie, rozszerzę to moje określenia wstępie. Mam 40 lat praktyki lekarskiej, nie widziałem takich wyników. Wieszam w ramce nad moim biurkiem. To jest, słuchajcie, tylko przykład na to, że się po prostu da wszystko zrobić, tak? Jeżeli chodzi o tą przemysłową hodowlę, krótko powiem, wiadomo, te zwierzęta są faszerowane antybiotykami, lekami, wszystkim, a my to później jemy. Ja pamiętam z dzieciństwa, słuchajcie, jak przyjeżdżaliśmy do moich dziadków, było raz w roku świniobicie. I tą świnię dzielono na całą rodzinę i to było mięso, które wystarczało w zasadzie na całe pół roku albo czasami na rok, tak? Inna sprawa, tak, żeby było śmiesznie, to świnia ma DNA najbliższe DNA człowieka. Czyli tak niejako zjadamy prawie tak podobnego. Teraz troszeczkę o cholesterolu, tak? Nie wiem, czy wiecie, że każde właśnie obniżenie cholesterolu o 1 mg na decylitr krwi oznacza wzrost śmiertelności 11%. Ten cholesterol jest nam bardzo potrzebny. I to, co nam wszystko mówili o tłuszczach i o ich szkodliwości, jest niestety trochę mitem. Ale ja mówię o dobrych tłuszczach, o których też za chwilę przejdę. Zanim tłuszcze, cholesterol to wiadomo jajka, prawda? Wszyscy mówili w szkole, że mężczyzna nie powinien jeść więcej niż 1 jajko tygodniowo. Ja jem 60 jajek tygodniowo. To zaczniesz wdychać. I w zasadzie powinien już być dawno potrącony pod ziemią, umrzeć na zawał serca z powodu złego cholesterolu. Żyje. Czy ktoś zna nazwisko tego pana? Znany oceanograf. Słuchajcie, to jemu zawdzięczamy mit cholesterolowy, kalorie, dietę śródziemnomorską i generalnie ten cały strach przed w ogóle spożywaniem jakiegokolwiek tłuszczu. Ten facet był wybitnym oceanografem. Nie był lekarzem, tylko zajmował się oceanografią. W latach 50. pojechał do Neapolu. Neapol był wtedy, no wiadomo, jak wszystkie kraje europejskie po II wojnie światowej. Więc no, Neapolitańczycy nie mieli zbyt dużo, że tak powiem, różnego urozmaiconego jedzenia. Żywili się głównie pszenicą, olejami, no tym, co było oczywiście dostępne.
Więc on ich obserwował, stwierdził, że no w zasadzie tak nie za bardzo chorują, to tylko nie przyszło mu do głowy, że generalnie było tam dość biednie, więc dlatego tak się odżywiali. No i stwierdził, że to jest wspaniała dieta i nazwał ją dietą śródziemnomorską. No i przywiozą właśnie do Stanów. Zrobił, słuchajcie, badanie tak zwane 7 krajów. To badanie polegało na tym, że właśnie zbadał w 7 krajach właśnie prawie kilkaset osób pod względem tego, jak, ile tłuszczu spożywają i jaki mają poziom cholesterolu. Połączył to, tylko nie opublikował tego, że oprócz tych 7 krajów zbadał jeszcze 22 inne, ale że mu wyniki nie pasowały, to tamte 22 odrzucił i pozostawił tylko te 7. Wykorzystał okazję, kiedy prezydent Eisenhower dostał dostał zawału i wtedy jego lekarz Paul White, namówiony przez Ansela Case'a, powiedział w wystąpieniu publicznym zaraz po zawale prezydenta, że oni to bardzo kojarzą z tym, że prezydent spożywał bardzo dużo tłuszczu. I kto na tym skorzystał? Znowu przemysł, ponieważ nagle weszły produkty light. Wszyscy żeśmy się tym zachwycili. Był serek light, wszystko było odtłuszczone, czyli przestaliśmy w pewnym momencie w ogóle tłuszcz. I zaczęliśmy mieć produkty lightowe, ale niestety nie wpłynęło to na poprawę naszego zdrowia. Pojawiły się tak zwane choroby cywilizacyjne, tak? Czyli coś, co wynika z tego, że jeżeli żyjemy godnie w cywilizacji, to musimy chorować, tak? Nic bardziej mylnego. Słuchajcie, pozwoliłem sobie na to zdjęcie, bo może powiedzmy tak, my nie jemy mięsa, ale nie dostosowujemy się do żadnej, powiedzmy sobie, czy wegetarianizm, czy weganizm, czy fruktarianizm, po prostu no nie ma czegoś takiego. Po prostu się odżywiamy. Dałam tego kota, dlatego że my jako ludzie nie jesteśmy w ogóle przystosowani chyba do jedzenia mięsa. Nie mamy kłów, nie potrafimy rozszarpać tego mięsa, tylko mamy już je przygotowane na tacy. Śmieję się, że próbowałam kiedyś mojego kota Fokusa, który tutaj właśnie jest, zjeść, ale niestety oprócz tego, że najadłam się sierści, a kot się wystraszył, nie udało mi się to. Także oprócz tego nasz przewód pokarmowy no też raczej nie jest przystosowany do tego, żeby to mięso przetrawić. Jak nasz ośmiolatek kiedyś tłumaczył swojemu dziadkowi, dlaczego on jest chory, a Bartek nasz nie. Mówi dziadek, bo jak ktoś zjesz, nie wiem, marchewkę, to w pół godziny jest strawiona. A jeżeli jest mięso, na przykład nawet i 48 godzin, to mięso gnije, zalega w tym ciepłym otoczeniu w jelitach, dziadek się wystraszył i co? Przesadza właśnie wnuka. Wszyscy wiemy oczywiście, że jesteśmy energią, też zresztą na tym festiwalu dlatego jesteśmy. Natomiast nie wiem, czy wiecie, to są angstromy. Angstromy to są poziom mierzenia fal, ponieważ każda komórka żywa emituje jakieś fale. I pewien Francuz postanowił to kiedyś zbadać i stwierdził, że zdrowi ludzie emitują fale na poziomie 6,5 tysiąca angstromów. Człowiek chory ma poziom około 4000. Natomiast zbadał też promieniowanie różnych produktów spożywczych, m.in. właśnie serów pleśniowych, białego pieczywa, mięsa, wędlin, kawy, czekolady. I wyobraźcie sobie, że te produkty mają falę o długości zero. Natomiast surowe warzywa, zboża, owoce, napoje, zioła mają 9,5 tysiąca. Czyli jeżeli chcesz być zdrowy, to dostarczy sobie tej dobrej energii, czyli wysoko emitujące. Jeżeli jesteśmy na poziomie 6,5, jemy produkty, które mają 0, no to obniżamy troszeczkę swoją energię. Jeżeli jemy właśnie, tak jak mówiłam, warzywa, owoce, zioła, to zobaczcie, jak wysoko ją podbijamy. Żeby do takiego momentu, jak było na pierwszym zdjęciu, dotrzeć, ja ciężko pracowałem przez całe swoje życie, dzień po dniu, mordując siebie shitowym jedzeniem. Teraz, jak gdzieś jesteśmy w mieście i musimy coś zjeść w jakiejś restauracji, to pierwsze sprawdzamy opinię, później sprawdzamy zapachy tego lokalu, po czym wybieramy coś, co można najmniej zaszkodzić. Słuchajcie, ponieważ bardzo dużo podróżujemy, więc często sypiamy w hotelach i słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że nawet w pięciogwiazdkowym hotelu, kiedy nas gdzieś tam zapraszają, my przychodzimy jak wieśniaki ze swoim koszykiem, w którym jest nasze masło, nasz chleb i nasze jajka, które nam ten prosi kucharza, żeby po prostu ugotował, tak? Natomiast to czy to mi się zdarza, że nie ma alternatywy i musimy coś zjeść? Ona mogłaby ubezpieczona jeść jako tester. W 5 minut po zjedzeniu jest albo górą, albo dołem. Jelita i nasze bakterie jelitowe. Wiadomo, że składamy się głównie z bakterii. Wiecie, że bakterii jest więcej niż naszych komórek. Są głównie 4 rodzaje bakterii, które ma każdy człowiek. I tak jak tutaj widzicie, są to bakterie najczęściej spotykane w naszych jelitach. Mogą stanowić do 50% te. Następnie są takie bakterioide
Biobidex, które mają do 40% jakby treści naszych jelit, następnie 20 gdzieś. Natomiast są to bakterie, które są zawsze w naszych jelitach, tylko że nasze bakterie znowu dzielą się na dwa rodzaje, czyli tak zwanych Thanosów, którzy niekoniecznie nam pomagają, i armię Avengers, która jest z nami i chce pomóc naszemu organizmowi. I teraz w zależności od tego, co będziemy jedli, albo dokarmiamy Thanosa i jego drużynę, albo dokarmiamy naszych Avengersów. Słuchajcie, musiałam zrobić te obrazki, bo nasz 8-letni syn po prostu był zachwycony. Przede wszystkim najistotniejszą rzeczą jest to, że większość z nas, nie wiedząc o tym, cierpi na przewlekły stan zapalny, czyli wypadanie włosów, kruszenie się paznokci, zmęczenie. Ja wiem, że to wszystko można dostosować do różnych chorób, ale głównie jest to przyczyną przewlekłego stanu zapalnego. Co jest przyczyną przewlekłego stanu zapalnego? To, że nasz organizm generalnie jest zakwaszony. Doprowadzić do stanu, żeby nasz organizm miał jak najwyższy pH. Dobre pH, czyli zasadowość, złe pH, czyli organizm zakwaszony. No i największą szkodą, którą nam wyrządzają w organizmie, są właśnie te wolne rodniki. Co to są wolne rodniki? Słuchajcie, zapytałam kiedyś moją przyjaciółkę lekarza, mówię: Aśka, mówię, tak wszyscy mówią o tych wolnych rodnikach, co to jest? A ona mówi: wiesz co, wyobraź sobie, że masz 70 lat, jesteś ze swoim mężem na balu i nagle chodzi piękna 20-letnia kobieta i zabiera ci męża. I to jest właśnie wolny rodnik. Od czego zacząć? Od czego my w ogóle zaczęliśmy, tak? Rzuciliśmy śmieciowe jedzenie, zapomnieliśmy o mięsie, zmniejszyliśmy temperaturę, czyli przestaliśmy smażyć dość mocno potrawy, przestaliśmy gotować, zaczęliśmy się starać jeść bardziej na surowo i jednak robić jakieś tam koktajle, smoothie, generalnie nie przetwarzać tej żywności. No jajka. Dużo się ruszać, Nie ma tutaj ruch nie przeszkadza, wręcz pomaga. Mam to szczęście, że w zasadzie codziennie robię 30 km w górach, ale to muszę robić w mieście. Ruch to podstawa. Jeszcze jedna taka ważna rzecz, czyli podczas właśnie podczas smażenia, podczas przetwarzania tej żywności, podczas pogrzewania jej w wysokich temperaturach, powstuje coś takiego jak AGE, czyli zaawansowane produkty glikacji białek, które powodują m.in. zobaczcie, cukrzycę tego typu drugiego, wysokie ciśnienie, problemy sercowo-naczyniowe, niewydolności nerek, choroba Alzheimera, alergie, choroby o podłożu autoimmunologicznym, choroby zapalne i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Także jeżeli możecie, słuchajcie, zmniejszyć temperaturę, nie wiem, nawet ugotujcie na parze, jeżeli już musicie gotować, ale postarajcie się jeść dużo rzeczy na surowo, po prostu surowizny. To też pozwoli nam zauważyć w bardzo szybkim czasie poprawę przemiany materii. Problem pojawia się wtedy, kiedy chodzimy coraz rzadziej do ubikacji. Jeżeli robimy to codziennie, regularnie, jest ok. Jeżeli robimy co 2-3 dni, to że jest objaw, halo, coś nie tak. Pierwsze pojawia się zatwardzenie, później pojawia się żelaki, a później rak. Tutaj macie też właśnie bezpośrednie źródło, takie, które kupujemy na co dzień, czyli produkty zawierające cukier przede wszystkim, przetworzone mięso, mięso smażone, nabiał, masło, dania gotowe, kawa ciemnopalona, fast foody, prażone orzechy, ciemny sos sojowy nawet coś takiego ma. Także zwracajcie też na to uwagę, bo wydaje mi się, że też jest to bardzo ważne. No i słuchajcie, cukier. Cukier krzepi. Tak, pamiętacie, kto to powiedział? Pamiętacie takiego pana, który się nazywał Melchior Wańkowicz? No więc ten wspaniały pan, przepraszam, to nie on akurat. Natomiast, cukier krzepi to jest to. Słuchajcie, to był facet, który pracował dla przemysłu cukierniczego i to właśnie on im wymyślał te wszystkie hasła, które później mogliśmy... Matko, nie żałuj cukru, cukier to najskuteczniejszy środek odżywczy, tak? Jest, słuchajcie, taka anegdota, muszę wam ją przeczytać, bo uwielbiam ją. Polska widziana z okna wagonu to kraj bardzo malowniczy, rozmyślał pewien Francuz, podróżując pociągiem po Rzeczpospolitej na początku lat 30. Budynki stacji kolejowych bardzo schludne i ładne, otoczone kwiatami i krzewami. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Prawie wszystkie te stacje noszą tą samą, bardzo trudną do wymówienia nazwę. Cukier krzepi. Przynajmniej 80% miejscowości w Polsce tak się nazywa. To jest tylko, słuchajcie, pogląd na to, jaka była propaganda, która zresztą teraz jest do dziś, bo jest, słuchajcie, mleko. Pij mleko, będziesz wielki. Kto pije w przyrodzie mleko? W przyrodzie mleko piją cielaczki, czyli
W zasadzie dzieci powinny pić mleko, ale nie stworzone mleko, nie pasteryzowane, tylko takie od krowy, która żywi się trawą, do mniej więcej 6-7 roku życia. Później mleko jest nam przydatne. Wbrew temu, co się mówi, mleko nie krzepi. Jest przyczyną osteoporozy, problemów z przemacerii i zakwaszenia organizmu. Tak samo jak cukier. Cukier powoduje to, że jest odżywką dla komórek rakowych. Odcięcie cukru powoduje to, że komórki rakowe zaczynają ginąć. No jeszcze ciekawostka, jeżeli chodzi też właśnie o indeks glikemiczny, który jest bardzo ważny, czyli o poziom tego cukru, który mamy we krwi po zjedzeniu jakichś posiłków. Picie jednej łyżki octu jabłkowego przed każdym posiłkiem powoduje to, że ten cukier nam się znacznie obniża. Błonnik, bardzo istotna rzecz, właśnie przy prawidłowej pracy jelit, przy wypróżnianiu się, tutaj macie obraz tego, gdzie jest najwięcej tego błonnika, czyli właśnie w warzywach, w owocach, w orzechach tak samo. Prebiotyki, czyli rzeczy, które przyswają zwiększą przyswajanie wapnia, łagodzą zaparcia, zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób serca. Skrobia oporna, która dociera do tych naszych bakterii jelitowych, które są w jelicie grubym, czyli na ostatnim tego końcu. Słuchajcie, najwięcej skrobi opornej ma topinambur, ma bardzo dużo, natomiast ma mąka ziemniaczana, natomiast nie gotowana. Oczywiście tłuszcze, o których wspominaliśmy na początku, czyli to, co powinniśmy naprawdę bardzo uwzględnić w naszej diecie. My, słuchajcie, codziennie rano pijemy łyżkę lub dwie łyżki oleju lnianego, do którego dodajemy przyprawę, o której też Państwu powiem. I to naprawdę fantastycznie poprawia perystaltykę jelit i w ogóle na samopoczucie. Także te tłuszcze, na przykład tlenek lniany, który ma omega-3, którego nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć, są bardzo potrzebne. Czyli mamy tutaj właśnie tłuszcze nasycone, czy które są obecne w maśle, czyli olejach mleku, serach mleku, margarynie, oleju kokosowym. Jedno nienasycone, czyli też możecie je znaleźć w awokado tak samo, w orzechach, w oleju rzepakowym, to jest bardzo dobre. Tylko słuchajcie, te oleje powinny być olejami nierafinowanymi. Znaczy tak, no, o olejach on może powiedzieć olejach, wszystko, także troszkę wiem, ponieważ wytłaczam oleje na drewnianej prasie, tak jak kiedyś moja babcia. Są to oleje spożywcze, ale tak samo kosmetyczne oleje. Oleje powinny być przechowywane, mówię o tych zielonotłoczonych, bezwzględnie w lodówkach. Olej lniany, o którym wspomniałem, jest najbardziej wartościowym, ale najmniej trwają olejem. Jego wytrzymałość jest do 3 miesięcy przy warunkach chłodniczych. Natomiast bardzo szybko się utlenia i charakterystyczny zapach. Jeżeli olej lniany nam śmierdzi rybą, to znaczy, że go należy wylać. Jest zwilczały. No i teraz jak wygląda nasza spiżarnia, słuchajcie. Przede wszystkim z produktów sypkich mamy fasolę, soczewice, ciecierzycę, ziarna sorgo, które są też bardzo fajne, bardzo wartościowe. Sorgo właśnie zastąpiliśmy ryż, bo ma bardzo podobną konsystencję, można w ten sam sposób używać, a ma mnóstwo mikroelementów plus witamin. Bardzo dużo olejów używamy, przede wszystkim tak, jak mówił, szarmuszki z konopi, z ostropestu. Może powiedz też jeszcze o tym konopnym oleju, tak? Olej konopny, też mało doceniany. Nie mówię o oleju konopnym CBD, tylko zwykłą konopny, jak jest tu wojną, uprawiali nasi dziadkowie. Poprawia perystaltykę jelit, świetnie działa na naszą dobrą florę bakteryjną, odbuduje naszą odporność na choroby. Generalnie jest dobre na wszystko. No i to są właśnie przyprawy, które codziennie używamy w naszym, tak się śmiemy, szocie, tak, porannym. Czyli dwie łyżki oleju lnianego, łyżkę octu jabłkowego, łyżkę soku z cytryny i te wszystkie przyprawy, to słuchajcie, codziennie rano wypijamy. Zobaczcie, jakie mają niesamowite działania przeciwzapalne, poprawiające metabolizm, wspierające układ sercowo-naczyniowy. Obniżające poziom cukru we krwi, wspierające trawienie. W zasadzie to wszystko dostarczamy codziennie naszemu organizmowi. I dlatego jak będziemy mieli 80 parę lat, zaczniemy uprawiać, nie wiem, parolotniarstwo, żeby umrzeć w końcu na jakąś... Na co? Na jedną. Tak, jasne. Żeby umrzeć normalnie jak człowiek. Jeszcze raz ten shot. Więc tak, dwie łyżki lub łyżka oleju lnianego, łyżka octu jabłkowego, łyżka soku z cytryny, można też sobie, słuchajcie, do tego dolać odrobinę ulubionego soku albo wody, jeżeli nie jesteście tego w stanie wciągnąć, bo nie jest to zbyt smaczne, przyznam. I po jednej łyżeczce w zasadzie każdej z tych przypraw, które tutaj widzicie. I pijemy to codziennie od już paru lat. To
Tutaj trochę o tych zamiennikach, czyli co możemy zamienić w kuchni, na przykład cukier na suszone, świeże taktyle, na miód, na owoce, jagody, oleje rafinowane na oleje tłoczone na zimno, ryż na komosę ryżową, kaszę jaglaną. Także słuchajcie, to nie jest tak, że my nagle wyrzucamy ze swojej spiżarni po prostu 90% rzeczy i nic na nie zostaje i będziemy tylko jeść surowe jedzenie do końca życia. Słuchajcie, to naprawdę w kuchni można się tak fajnie bawić i znaleźć tyle fantastycznych przepisów właśnie z tymi zamiennikami, że to jest niesamowite. To tylko wasza inwencja, tylko chcę z tym zrobić. No i w końcu przechodzimy do ziół. Więc tak, jak zbieramy zioła? Słuchajcie, zioła zbieramy zawsze w słoneczne, ciepłe dni do południa, tak żeby ta rosa już opadła, ale żeby jeszcze nie były zbytnio nasłonecznione. I w jaki sposób suszymy? Jeżeli już jest, zawsze zbieramy do kosza tylko i wyłącznie jeden rodzaj ziół, czyli jeżeli idziemy z koszem po zbiory, to tylko zbieramy mniszka albo tylko koniczynę. Dlaczego? Zioła wchodzą ze sobą w interakcję i nie mając odpowiedniej wiedzy, możemy sobie zrobić gorzej niż pomóc, tak? Zioła i kwiaty suszymy w ten sposób, że rozkładamy je bardzo cienką warstwą w ciepłym, suchym i przewiewnym miejscu i zostawiamy do wysuszenia. Na przykład jeżeli zbieramy płatki róży, to ważne jest, żeby te płatki przykryć jakimś ręcznikiem albo kawałkiem jakiejś gazy, żeby one po prostu nie straciły swojego koloru. Korzenie i kłącza najpierw dokładnie czyścimy, a następnie tniemy na mniejsze kawałeczki i również suszymy. Korek i łodygi suszymy, a następnie ścieramy. No i owoce suszymy tak samo właśnie jak zioła. Zioła może przebywać maksymalnie rok czasu, najlepiej albo w słoikach szklanych, albo w papierowych torebkach szczelnie zamkniętych. No i pierwsze zioło, czyli babka lancetowata, różni się od babki zwyczajnej kształtem liści, ponieważ ma takie właśnie szpiczaste liście, a babka zwyczajna ma takie bardziej okrągłe. Nie wiem, czy ktoś jest jeszcze, kto pamięta, jak się dziecko zraniło, czy biegło się, to się brało na ślinę, babkę na kolano i było załatwione. Tak, teraz jest 1500 plasterków i pogotowie, natomiast kiedyś tak to załatwialiśmy. Zbieramy ją od 1 do 30 maja. Co jest ważne, kwiaty i dojrzałe nasiona. Smak ma lekko gorzka, kawy cierpki, ale też bardzo jest podobny do jarmuży, jeżeli ktoś lubi. Występuje w zasadzie wszędzie, na łące, przy rowach, przy drożach. Oczywiście ziół nie zbieramy nigdy przy drogach, ponieważ byśmy mieli dużo takich ciężkich, niepotrzebnie. Właściwości lecznicze, działa przeciwzapalnie, przede wszystkim diamius. No i słuchajcie, w ziołolecznictwie ludowym właśnie na problemy z przyzębiami, z dziąsłami używano napałów z babki lancetowatej i tym właśnie płukano jamę ustną. Działa tak samo jak sztucznie, więc przy jakichś tam przy kaszlach u małych dzieci też była bardzo często wykorzystywana. No a w kuchni można używać je jako przyprawa po prostu do sałaty, albo jako sałatę. Można marynować, smażyć, piec, naprawdę można zrobić tysiące rzeczy. Nina lubi kiszonki, w zasadzie kisi wszystko. Natomiast kiedyś zrobiła eksperyment, jak kisiła pokrzywę. Tego robić nie powinna. Pokrzywy nie kisimy. Wchodzimy do domu, świeżo poszukana kuchnia przez naszą gospodynię. Wchodzimy do domu, nagle się patrzy, a tu eksplozja. Cała kuchnia pokryta pokrzywą kiszoną. Następne zioło to bruszczyk kurdybanek. Właśnie tak natura stworzyła, że pierwsze rośliny na wiosnę, wczesną wiosnę, mają najsilniejsze działanie właśnie oczyszczające. I do tych roślin należy między innymi bruszczyk kurdybany, który jest genialny, jeśli chodzi o to. Już mówimy o tym właśnie, o tym, jak natura to wszystko wymyśliła i jak ludzie żyli kiedyś zgodnie z naturą. Zauważcie, że na przednówku było najmniej jedzenia i ci ludzie w tym momencie pościli, tak? Nie jedli tyle, co jedli przez cały rok, tylko pościli, więc ten żołądek, jelita i cały organizm odpoczywał. Po tym poście mieli zioła, które oczyszczały ten organizm, więc jakby wszystko to działo się z rytmem natury i zgodnie z tym, jak to powinno być. Właśnie a propos postów, my bardzo lubimy jeść i można nie widać, ale lubimy. Natomiast robimy takie przerwy między posiłkami, czyli na przykład pomiędzy ostatnim posiłkiem a pierwszym porannym, czyli koło południa, nie jemy nic. Czyli te 16 godzin takiego pseudopostu powoduje to, że trzustka ma czas jak odpocząć. Czy w ogóle, żeby nasz organizm odpoczął? Słuchajcie, jeżeli my co chwilę jemy, co gdzieś tam godzin, to on jest cały czas bombardowany i znowu od początku, więc nie ma sobie czasu oddychać. Bruszczyk kurdybanek występuje w lasach, zaroślach, w rowach, na zacienionych trawnikach. No i słuchajcie, ma bardzo charakterystyczne takie, zobaczcie, okrągłe, lekko ząbkowane listki, tak żeby łatwo go naprawdę bardzo odnaleźć. Jakie ma właściwości? Tak jak mówiłeś, chroni wątrobę, ułatwia trawienie, zwiększa przyswajanie składników odżywczych.
No i doskonale, słuchajcie, niesamowicie aromatyzuje potrawy i daje im bardzo fajny taki korzenny smak i aromat. Tak, często się na wiosnę od w zasadzie marca aż do końca zbiorów. Pijemy codziennie rano herbatką właśnie z gruszczyka, bobrzywy i to co na ofie się znajduje. Czosnek niedźwiedzi, słuchajcie, trzeba bardzo uważać, żeby nie pomylić go z konwalią majową, dlatego że ma bardzo podobne liście, a konwalia w dużych ilościach jest trująca, bo tak jak wiadomo, każdy lek w zależności od dawki albo pomaga, albo zabija. Konsultuj z lekarzem lub farmaceutą. Proszę? Konsultuj z lekarzem lub farmaceutą. Zbiór od 25 marca do 1 maja. Zbieram oczywiście liście, kwiaty i pędy, ale głównie liście. Skupiamy się na nich. Smak ma bardzo ostry. Kto z Was jadł kiedyś czosnek niedźwiedzi? A ktoś nie jadł? U nas w Bieszczadach. Nie, w Bieszczadach są takie miejsca, gdzie są hektary tego czosnku. Oczywiście jego nie można zbierać w rezerwacie, w Parku Narodowym, ale są takie miejsca, gdzie zbieramy... Czy na własne potrzeby? Na własne potrzeby, tak. Natomiast przemysłowo raczej nie. Więc występowanie w wilgotnych lasach liściastych rozpoznajemy po rozerwaniu liści, ma bardzo charakterystyczny czosnkowy zapach i smak, także naprawdę jest, nie sposób go w tym momencie odróżnić, tak, od konwali. Jest mniej ostry niż zwykły czosnek, natomiast jest silniejszy, jeśli chodzi o działanie lecznicze. Właściwości lecznicze, czyli na wszystkie te same właściwości, które ma taki zwykły czosnek, czyli niesamowicie antybakteryjnie, przeciwzapalnie, poprawia trawienie, likwiduje pasożyty. My z takiego zwykłego czosnku, słuchajcie, to też może Wam się tam kiedyś przyda, mamy taki fajny przepis, to już od prababci. Często się zmagamy z różnymi pasożytami witowymi, tak, które gdzieś tam sobie u nas zamieszkują, a my nawet o tym nie wiemy, więc moja babcia zawsze co pół roku robiła nam takie oczyszczanie. I właśnie 10 główek czosnku, ubijała, zalewała wodą z kiszonych ogórków i odstawiała to na około 3 tygodnie. I my taką miksturę później przez parę dni właśnie piliśmy 3 łyżki, 3 razy dziennie. I naprawdę no fantastycznie działało. Wow. Tak. No i w kuchni czosnek niedźwiedzi może być spożywany na surowo, branżowany tak samo jak szpinak. Mogą, pesto też często z niego się robi. Krzanko z polii. Znowu zbiór 1 kwietnia do 30 września, czyli bardzo długi zbiór. Nie pomylić oczywiście z tak zwanym końskim krzanem, którego jest więcej. Krzan w Polsce występuje coraz rzadziej, dlatego że łąki, na których rósł, są już łąkami, które tylko raz w roku są koszone na potrzeby Unii Europejskiej i dotacji z tej instytucji. Jeszcze jedno, czosnek, słuchajcie, ten koński, o którym mówił Damian, on ma takie... Krzan, przepraszam, ma czerwone lekko łodygi właśnie tutaj od wewnątrz. Czyli krzan polski jest niejadalny, krzan pospolity jest jadalny, bardzo ostry, znowu występuje na polach bez drożdżach. Znowu, jeśli chodzi o właściwości, bakteriobójczy, rozgrzewający, budza serce, obniża ciśnienie krwi. W kuchni używamy jako dodatek. Pieczemy w nim, słuchajcie, w liściach krzan, czasami pieczemy chleb, jest znakomity. Genialne. No i fiołek wolny. Od 15 marca do 15 maja jadalne są liście, łodygi, kwiaty. Jest lekko słodki, słonawy. Bardzo często się go właśnie wykorzystuje w kuchni przy różnych ciastach, lemoniadach, tortach. Rośnie na stokach górskich, wzdłuż rzek, w ogrodach, czasami tak samo przy opuszczonych domach można go znaleźć. Ma kształt taki właśnie charakterystyczny, bo taki kształt trochę serca, nie wiem, czy widać na tych zdjęciach, starałam się znaleźć takie, które by trochę odzwierciedlały. Kwiaty mają 5 kolorowych płatków z czarnymi, przypominającymi kreski, znaczkami na powierzchni. Także też bardzo łatwe do odróżnienia. No i właśnie właściwości lecznicze. Mnóstwo witaminy C, czyli na przeziębienia, na kaszel, na grypę, na różnego rodzaju właśnie choroby bardzo fajnie działa, ale niestety też ma działania przeczyszczające. Pomocna działa. Lebioda. Zbiór od 30 marca do 25 września. Jemy liście i młode pędy. Podobny smaku do szpinaku, rośnie przy drogach, świetliskach, czyli tam, gdzie na niżewkach. Znowu lebiody w Polsce jest coraz mniej. Biały lub fioletowy bułek charakterystyczny dla tej rośliny. Bogata witaminy i minerały, zmniejsza wysypienie cukrzycy, wzmacnia kości, hamuje stany zapalne. No i koniczyna. Wszyscy znamy koniczynę, słuchajcie, natomiast nie wiem, czy wszyscy wiemy, jakie ma niesamowite właściwości. Są chyba 3 czy 4 odmiany, tak, jeżeli chodzi o kolory koniczyny, tutaj akurat mamy czerwoną.
Rośnie na polanach, łąkach, pastwiskach, bardzo powszechnie występuje, jest taka kulista, ma takie charakterystyczne właśnie listki. I znowu się pojawia, używamy też jako napary, bardzo dobra na... Działa przeciwpotocznie, antyseptycznie, przy oparzeniach, przy wrzodach, w przypadku zapaleń astmy. Krwawnik. Jak sama nazwa, wszystkich dolegliwościach kobiecych, czyli przy problemach menstruacyjnych, przy jakichś tam urazach, gdzie pojawia się spaleczenie, występuje także jako dodatek kuchni, przyprawa albo do mikrofonu. Albo napar, jako napar, tak. Działanie przeciwzapalne, czyli bakteryjne, przeciwbólowe. No i macierzanka, czyli... Macierzanka zaczyna w tymianku, zresztą bardzo podobnie pachnie i smakuje. Można ją pić zamiast kawy, świetnie pobudza rano. Nina nie pije kawy, bo ma hercogleko, tak? Tak. Natomiast po filiżance macierzanki 6 rano sprzątaną. Nie wolno jej pić na przykład z kobietą, które starają się o dziecko bądź są w ciąży. Czyli ma właśnie też działanie dezynfekujące, sztuczne, przeciwzapalne, płukania gardła się również stosuje. Mniszek lekarski, który chyba wszyscy znają. Nie wiem, dlaczego nazwany mleczykiem. Mniszek jedna z mocniejszych roślin. Mało kto wie, że korzeń tej rośliny, korzeń mniszka lekarskiego, zabija komórki rakowe w ciągu 48 godzin. Mamy miętę, którą powszechnie stosujemy przy problemach żołądkowych. Jest rośliną, która ma działanie właśnie witaminizujące, mineralizujące i stosowana przy leczeniu zespołu jelita drażliwego, tak samo bardzo fajnie się stosuje. Zresztą miętę chyba znają wszyscy. A co to było, przepraszam, co działo? Mięta. Zwykła mięta. Nagietek lekarski, lekko pikantnym smaku. Jedyna roślina, której nie znajdziemy niestety na polach. Na polskich polach, tak, dlatego tak, mamy go w naszym ogrodzie. Dlatego jest hodowany przeważnie właśnie w ogrodach. Osłonnie dla żołądka, przeciwzapalnie, zmniejsza stres, poprawia nastrój. Niesamowicie się sprawdza przy zranieniach, bo działa właśnie bardzo łagodząco i przy okazji wygładzająco też właśnie na rany różne skóry. No i pokrzywa. Najmocniejsza roślina. Ktoś kiedyś powiedział, mądry człowiek, że gdyby nie to, że ma właściwości parzące, to by jeżeli nie było, bo była zjedzona przez zwierzynę. Pokrzywy też, jak mówiłem, pijemy codziennie. Świetnie odbuduje krew przy chorobach typu cukrzyca pierwszego, drugiego typu. Można się pokrzywą wyleczyć w ciągu miesiąca czasu. No i tak jak widzicie, stosowana była przy leczeniu artretyzmu. Pokrzywą kiedyś właśnie obijano sobie plecy takimi pąkami. Witkanie z pokrzywy. Stokrotka. Stokrotka, jeśli chodzi o działanie na zacienianie czy pod oczami, czy na stłuczenia. My się śmiejemy, że naszego Bartka przymrotnego lejemy codziennie, później go sprawujemy stokrotką i opieka społeczna ma... Słuchajcie, ja jeszcze tak, jeżeli chodzi o pokrzywę, to pamiętam, jak koledze kiedyś mówiła, mówi, słuchaj, Nina, to co dzisiaj gotuję? Że mówię, a no wiesz, no zupę z pokrzywy dzisiaj zrobię. Wiesz co, nie mów tego tak głośno, bo jeszcze ci pomoc społeczna przyjedzie. Tasznik, też bardzo... Tak? O stokrotce pani nie opowiedziała. A, przepraszam bardzo. Więc właściwości. Gojące, wychrztuśne, przeciwzapalne, pomaga w nieżytach przewodu pokarmowego i tak jak właśnie Daniel mówił, przy różnego rodzaju stłuczeniach, kiedy stosujemy ją zewnętrznie. Czyli robimy takie wyciągi olejowe, maceraty z stokrotki, wtedy właśnie używamy jej. Jeszcze jedno, jeśli już o stokrotką. Na przykład nasz Bartek robi na wiosnę miód z mniszka lekarskiego. Dodaje tylko stokrotki, które wspomagają działanie mniszka, czyli dwie rośliny, które... Czyli tak właśnie przy tym działaniu wychrztuśnym bardzo fajnie się sprawdza przy jakichś chorobach właśnie taki miodek z mniszka i ze stokrotki. Tasznik, tak jak mówiłam, bardzo pospolita roślina, bardzo charakterystyczna, naprawdę trudno ją z jakąś inną pomylić, dlatego że ma takie charakterystyczne liście w kształcie właśnie serduszka. I jest bardzo powszechnie występująca. Zawiera bardzo dużo witamin i przeciwutleniaczy, czyli też świetna właśnie do picia w naparach takich herbacianych. Świetna jako dodatek do żywności, smakuje jak musztarda, bardzo ocenię. I ważna rzecz, pomaga zapobiegać chorobom serca, także warto pić też.
No i oczywiście, słuchajcie, oprócz tego, że działamy wewnętrznie, czyli nie mamy przetworzonego jedzenia, że wspomagamy się tymi ziołami, to jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym, że nie mamy bariery skóra, krew i wszystko, czym się smarujemy, idzie nam do krwiobiegu. A te kosmetyki nie zawsze mają właśnie takie fajne składy, które byśmy chcieli przyjąć. Bo tak samo jakbyśmy zjedli, kiedyś taki mądry lekarz powiedział, że w zasadzie kosmetyki, których się nie da zjeść, nie nadają się do użytku, tak? Więc... Dlatego Nina parę lat temu skończyła ziołolecznictwo, zaczęła robić kosmetyki pierwsze dla siebie, później dla koleżanek, a później ci powiedział, czemu tego nie robisz i nie sprzedajesz. I słuchajcie, jeżeli chcecie, to też Was zachęcam, jest nasza książka Piękni z natury, gdzie właśnie są opisane zioła, te, o których mówiłam, nie tylko, właściwości lecznicze. Ich wszelkie informacje, jakie są, jeżeli chodzi o medycynę ludową, o to, jak kiedyś właśnie używano tych wszystkich ziół. I tu możecie sobie zrobić sami takie naturalne, 100% kosmetyki w domu. Czyli są tylko i wyłącznie kosmetyki z ziół, z olejów, o których wspomniałam, z wosku pszczelego, z naturalnej wody, z octów, czyli z wszystkiego tutaj, co dookoła jest. Słuchajcie, podzieliliśmy się naszą wiedzą, nie dlatego, żeby to sprzedawać, żeby zarobić pieniądze. My już mieliśmy pieniądze, a mamy takie żołądki, ale chcemy po prostu powiedzieć Wam, że możecie zrobić to samo, co robiliśmy my, żyć i być szczęśliwym, czego Wam naprawdę z całego swojego serducha życzymy i bardzo dziękujemy, że poświęciliście nam tą chwilę swojego czasu. Dzięki serdecznie.